Dzień dobry moi drodzy, jestem Terins, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii newsów. No i dzisiaj kontynuujemy sprawę z kamerzystą. Jeśli nie widzieliście wczorajszego odcinka, no to tutaj możecie sobie kliknąć w kartę, tutaj albo tutaj. Tam się wszystkiego dowiecie, co się działo właśnie na wczorajszej rozprawie. A dzisiaj kontynuujemy, ponieważ pokażę wam shota z Instastory Wiolki, w którym wypowiedziała się troszeczkę na ten temat, jak wyglądała ta cała rozprawa z jej perspektywy, ponieważ była tam, jest właśnie jedną z oskarżonych, także dzisiaj się wszystkiego dowiecie. Oraz przedstawię wam też kilka ciekawych takich smaczków, informacji, które są mniej dostępne, więc mam nadzieję, że wam się filmik spodoba. Także moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, aby się ten materiał mógł wyżej pozycjonować. Subskrybujcie kanał, ponieważ idziemy po 100 tysięcy, no i zapraszam do oglądania. Mówiłem o smaczkach, także na początku przedstawię wam jeden z nich. Wczoraj Szofer, jeśli oglądaliście Kamerzystę lub Kruszwila, na pewno go znacie. Jest to ta osoba. Wczoraj na swoim live'ie powiedział, że rozmawiał z osobą, która była tam w tej sali, gdzie się działa cała rozprawa i ma jakieś tam przecieki, informacje, coś tego typu. Nie wiedział, czy może o tym mówić, ale w końcu powiedział dla widzów. No i moi drodzy, nie wiem, czy jest to potwierdzona informacja, czy jest to w ogóle prawdziwa informacja, ale po prostu chciałem wam przekazać to, co powiedział Szofer, że wyrokiem Kamerzysty prawdopodobnie nie będzie ograniczenie wolności, a raczej bardziej kara pieniężna i podobno ma być ona dosyć spora. Nie powiedział, jaka to ma być dokładnie, aczkolwiek na pewno nie będą to małe pieniądze. Powtarzam jeszcze raz, nie wiem, czy te informacje są prawdziwe, po prostu tak nam powiedział Szofer na swoim live'ie. Nie zrobiłem shota akurat z tego, ale jeśli znajdę, to wam go tutaj podrzucę, jeśli nie, no to niestety nie. No niestety shota nie znalazłem, także przechodzimy dalej do kolejnego tematu. Jedną z osób, które były na rozprawie, był również Jaszczur, który na swoim Instastory powiedział, że była tam m.in. telewizja Polsat, telewizja TVN, TVP oraz chyba jakieś radio, także pokażę wam teraz urywek jednej z telewizji, będzie to Polsat. Te wiadomości były wczoraj wieczorem, także zobaczcie sobie, to jest jedyne nagranie, jakie znalazłem na YouTubie w takiej jakości. Nie jest ona najlepsza, ale też nie jest najgorsza. Zobaczcie sobie owe nagranie. I lajków upokarzał w internecie niepełnosprawnego chłopaka, każąc mu wchodzić do szamba i rozbijać cegłówki na głowie. O szokujących transmisjach, które śledzą w internecie także dzieci. Michał Kwiatkowski. Wokół kamer w błysku fleszy w centrum uwagi, którą tak cenił jako pato-youtuber. Dla polubień i subskrypcji gotów był, zdaniem prokuratury, szydzić z niepełnosprawnego intelektualnie 18-latka, zachęcać go do jedzenia ziemi, wchodzenia do szamba i rozbijania cegieł na głowie. Do sądu doprowadzono go ze szczecińskiego aresztu, w którym siedział od kwietnia. Tak dotkliwa sankcja to dowód zmiany kursu wobec internetowych dręczycieli. Ta sprawa jest precedensowa, tak? Wydźwięk jest społeczny, jest poważny. Łukasz W., pseudonim kamerzysta, i dwaj jego wspólnicy odpowiedzą za znęcanie się psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Grozi im 8 lat więzienia. Sąd wyłączył jawność rozprawy. YouTuberzy byli idolami 18-latka. Chciał być znany jak oni. Został wykorzystany i ośmieszony. Ta pierwsza chwila to była taka rada, że jestem właśnie w sieci, ale później jak do niego dotarło, co jest mniej więcej na tym filmie, jaki jest odbiór społeczny, no to było ciężko, no, chodził właśnie w kapturze po ulicach, no, po prostu wstydził się. W toku śledztwa Łukasz W. przekonywał, że jest niewinny. I dalej się nie przyznał i nie przyzna się. Twierdził, że nie zdawał sobie sprawy, że 18-latek jest intelektualnie upośledzony. To jest problem systemowy i daleko szerszy niż jednostkowa sprawa pod tytułem znęcanie się. Skala patologii w sieci nie rozmyje jednak odpowiedzialności kamerzysty. To nie wygłupy młodzieży, które poszły krok za daleko, tylko brudny biznes osób pełnoletnich, które miały już zatargi z prawem. Krótko przed publikacją tego filmu Łukasz W. został skazany za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków. Mówimy o idolu tysięcy polskich dzieci. Próg reaktywności się no niestety zmienił na niekorzyść, tak? Że dzieciaki wytrzymują oglądanie takich przerażających niejednokrotnie sytuacji, zjawisk, scen. Oraz temat główny, czyli najciekawszy, pokażę wam teraz wypowiedź Wiolki na swoim Instastory, w którym powiedziała troszeczkę z jej perspektywy, jak wyglądała ta cała rozprawa. Posłuchajcie, ponieważ powiedziała tam dużo ciekawych rzeczy. Kochani, powiem wam tak, nie mogę dużo mówić, bo tak czy siak sprawa została wyłączona z jawności, ale jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z przebiegu sprawy. Ogólnie bardzo dużo czuło na nasz plus. Myślę, sędzina jest bardzo w porządku, więc myślę, że dobrze podejdzie do tej sprawy. Z tego co widziałam, to dobrze podchodzi do tej sprawy, więc ogólnie jestem bardzo zadowolona. Myślę, że może mieć malutką wygrane w ręku. No, jest za niedługo jeszcze kolejna rozprawa. Ale no, u mnie jestem strasznie zadowolona, bardzo się stresowałam, ale jeszcze się stres mnie nie złapał. Powiedziałam wszystko tak, jak powinna.
taka jak jest prawda, nie zabrakło mi języka w gębie. Drogi widzu, mam do ciebie prośbę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to proszę cię, zrób to. A to z tego względu, że do końca roku mam nadzieję, że wbijemy 100 tysięcy subskrypcji właśnie na tym kanale. Jeszcze troszkę brakuje, ale są to bardzo realne szanse, aby do końca roku je wbić. Także proszę cię, zasubskrybuj wraz z dzwoneczkiem. Oraz zostaw łapkę w górę i teraz już ci nie przerywam. Może jakbyście kamerę zobaczyli, to byście mocno zdziwili się, jak on wygląda. Ja byłam w ogóle w szoku totalnym. Powiem wam tak, jest 10 lat chyba młodszy. Oj, trenera, dobrze cię widzieć! Dobrze, co? W końcu zakaz zbliżania się. Chyba w końcu nie mamy zakazu zbliżania się. No tak, ona tak, dobra. Dobra, pizzunia, zamówiłeś mi z tej okazji, prawda? Tak, dobrze zaznawałaś to. Jakoś ciebie nagrodziłem. No ja nic nie jadam z tego stresu, ale jestem zadowolona. Ale powiem ci, że ja przez tyle miesięcy cię nie widziałam, że kurde, wyprzystojniałeś. No wiesz, trzeba było przyjść jakoś odstawione spodenki i koszulkę. To trochę takie wiśniacko, oczywiście rekord mi musiałeś, tak? A jak? Przecież pan Łuka musiał powiedzieć, że jesteś za nim, nie? Wiesz, po jego wyjściu musi mi coś sypnąć, że psychicznie dawałem radę. Jeszcze chciałam wam dodać takie wyjaśnienie, bo dla mnie to było trochę bez sensu, jeżeli chodzi o to, że rozprawa nie jest jawna, ponieważ adwokaci przedstawili swoje postanowienie, że chcą, aby ta sprawa była jawna. Kamuś też powiedział, że chce, aby ta sprawa była jawna i żeby byli żeby były w środku media. A na końcu sędzina stwierdziła, że nie chce, żebyśmy byli pod presją mediów i stwierdziła, że jednak sprawa nie będzie jawna. Ale byli wtedy już w środku te media. No i oczywiście zrobi nam zdjęcie. Kamuś się tak do jednego zdjęcia ustawił, jak ściągali mu kajdanki. Widziałam, że prawie ktoś to zarejestrował, bo tam na jednej stronie to było. Ale i tak mu się, tak im się nie dało zarejestrować, jak on tak ściągał mu kajdanki, a on tak zrobił. Tak z tyłu wyciął, o co mi chodzi. Śmiesznie to wyglądało. Ale cały on. Więc szkoda, że to nie było jawne, bo mi się tam ucięło, przepraszam. Właśnie, że chcieliśmy, żeby każdy po prostu poznał, jakie są nasze zeznania, jak jest, bo jakbyście dużo usłyszeli, to aż byłam sama w szoku, że dużo rzeczy jest na naszą korzyść, dużo osób pewnych, co w ogóle nie powinno być po naszej stronie, zeznało na naszą tak naprawdę stronę, chyba nawet nieświadomie. Ale no, dla nas to i tak lepiej, więc po prostu szkoda, że to nie jest jawne, po prostu szkoda. Powiedzieliśmy, że przecież jak nas potraktowały wtedy media, ile powiedziały niezgody. I teraz chcieliśmy, żeby po prostu każdy usłyszał prawdę, jak my stoimy na tym wszystkim w ogóle, więc no szkoda. No ale mówię, no trochę dziwne, jeżeli wszyscy na sali powiedzieli, że ma być jawne, a nagle słyszymy, że nie będzie jawne. No i teraz, moi drodzy, wasza kolej. Wypowiedzcie się w komentarzach, co wy sądzicie na ten cały temat. Czy chcecie, aby kamerzysta wrócił na YouTube'a, czy lepiej, żeby siedział w tym więzieniu? Chętnie poczytam wasze komentarze, także rozpisujcie się. Każdy komentarz to dla mnie dodatkowa satysfakcja właśnie z tego filmu, ponieważ lepiej jest, jak widzowie również się angażują w tą całą naszą społeczność, a nie tylko ja gadam do kamery. Także wy również się rozpisujcie, jakie jest wasze zdanie. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Strzelcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co, widzimy się już chyba w kolejnych odcinkach, także do następnego filmu. Siemanko!